wykorzystać Państwa potencjał, Państwa wiedzę. Przede wszystkim posłuchać seniorów, jakie oni mają potrzeby wobec zarządu województwa i tego, co moglibyśmy zrobić razem. Spotkanie inicjujące przygotowania do powołania Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Śląskiego odbyło się w piątek w Katowicach. Nie powinniśmy mówić o ludziach starszych, że my im zorganizujemy, że ta podmiotowość ludzi starszych jest taka najistotniejsza i inicjatywy powinny wychodzić od środowiska seniorów. Dziś Urząd Marszałkowski, ja jako radny, chcę pomóc, aby ta polityka miała bardziej skoordynowany charakter, aby była bardziej przemyślana, no i żeby przede wszystkim dotarła do wszystkich starszych juniorów, będę się trzymał tej terminologii, w naszym województwie. Do udziału w inauguracyjnej dyskusji zaproszono przedstawicieli środowisk seniorów, w tym m.in. Uniwersytetów Trzeciego Wieku, stowarzyszeń zrzeszających emerytów i rencistów oraz organizacji działających na rzecz seniorów. Nie jest tajemnicą Policzynela, że dziś uniwersytety trzeciego wieku właśnie przeżywają boom i to są przykłady tego, jak seniorzy już sami potrafią się organizować. Głównym celem jest poznanie opinii osób starszych na temat najistotniejszych aspektów działalności Rady, ich oczekiwań względem niej, a także propozycji z zakresu jej kompetencji i zasad funkcjonowania. Rada Seniorów na poziomie województwa powinna być takim organem doradczym, organem inicjatywnym, ale w kategoriach poddawania pomysłu rozwoju województwa w różnych obszarach. To jest przekazywanie doświadczeń, ale to jest również taka działalność na rzecz zdrowia seniora, zdrowia osoby, która jakby kończy swoją pracę zawodową, ale jest przecież aktywnym człowiekiem, ma jeszcze wiele do przeżycia, ma też wiele do przekazania następnemu pokoleniu. Środowisko seniorów należy do najliczniejszych grup społecznych, zarówno w całym kraju, jak i w naszym województwie. Żadna polityka społeczna nie może sobie pozwolić na to, żeby po pierwsze nie pytać o politykę senioralną i nie budować spójnej, racjonalnej polityki senioralnej, no a po drugie, strasznie ważna jest dziś wymiana międzypokoleniowa, dialog międzypokoleniowy. Wydłużający się czas życia i charakterystyczne dla współczesnych społeczeństw zmiany demograficzne pozwalają sądzić, że starsi ludzie stanowić będą coraz liczniejszą część mieszkańców regionu. Zmienia się struktura społeczna, to znaczy ludzi starszych, ale ten język odchodzi do lamusa, seniorów, ja nawet mówię, że mamy młodszych juniorów i starszych juniorów, a więc starszych juniorów po prostu będzie więcej z racji właśnie przemian demograficznych. Troska o seniorów staje się troską o całe społeczeństwo.